Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o poście pewnego radiosłuchacza, który tutaj sobie klikam i przeczytam Państwu tylko niecały, bo to jest dość długi post. Tutaj coś o ekonomii. Dobra, czytam. To jest post Tomasza. Związek, jak mówisz, to wojna o dominację, a mężczyzna nie może w obecnych realiach jej przejąć, co jest zgodne z naturą, by facet dominował. Dziś, by wejść w związek, nawet znając twoje zasady, to trzeba nie tylko być zamożnym, ale i być z natury zimnym graczem. To nijak ma się do naszych wpojonych nam oczekiwań o cieple i czułości w związku. Dranie mają łatwiej, bo robią nieświadomie tak, jak natura przykazała, ale i takiemu z czasem przez niewiedzę powinie się noga. Zimnym graczem można być w pracy czy biznesie, ale na myśl, że związek też na tym polega, to ja wiem, że lepiej być singlem. Małżeństwo tylko dla facetów swoją wiedzą wrodzonym cwaniactwem, nie takich, co spodziewali się w związku czułości, nawet jeśli liznęli kobietopedię i poradnik rozwodnika. Poznanie twojej wiedzy, a wcześniej puła, bardziej mnie zniechęcało do związków. Ty robisz lepszą robotę, bo omawiasz całokształt. Religia, podświadomość, a nie tylko jak zdobyć kobietę. Bo co z tego, że ktoś poderwie kobietę, skoro dalej jest życie, prawo, o którym już Puasi nie gadają. Oni tylko mówią, jak naciskać gaz, a ty o całokształcie jazdy autem i o tym, czy w ogóle jest sens je mieć. Dzięki poznaniu zasad gry zrozumiałem, że nie jest ona dla mnie. Jestem ci wdzięczny za to, co robisz. Więc tak. Oczywiście dziękuję za komplementy. Jest prawdą, że przedstawiłem sprawy związkowe w bardzo dużym, takim szerszym polu widzenia. Oczywiście są jeszcze szersze możliwości, ale to już trzeba byłoby wejść w ezoterykę. No cóż, nieraz w nią wchodziłem. Natomiast faktem jest, że chciałem podać jakiś szerszy kontekst tego wszystkiego, co robimy, bo niektórzy ludzie, tak jak już nawet w Biblii pisało, pewien król Polski, bo to jest takie środowisko, które mianowało Jezusa chyba królem, tak? Królem Polski. To nawet w Biblii pisze, że jedni nadają się do orzenku, inni się nie nadają. Ja uważam, że największe nieszczęście, jakie może być, jest wtedy, kiedy osoba, która, czy to ze względów genetycznych, czy to ze względu charakteru, czy to z jakichś innych nieznanych nam względów, ulegnie tym wszystkim bajkom, tym strachom, temu poczuciu winy, że nie masz związku, tym straszeniu ciągłym samotnością. Ja na przykład kocham samotność. Jak mi ktoś mówi, że będę samotny na starość, to ja zacieram łapki, bo dla mnie to jest coś pięknego. Jak będę chory, to dzięki oszczędzonym pieniądzom, zamiast wydawać je na tony butów i sukienek, po prostu sobie zakupię pomoc medyczną. Wezmę jakąś starszą, kompetentną panią pielęgniarkę i będzie mi pomagała za jakąś dobrą pensję. No tak się każdy robi, tak? Każdy, kto ma pieniądze, a ten ma pieniądze, kto ich nie przepuści. Na przykład na kobiety, które jak wieść gminna niesie, potrafią. Czy kobieta potrafi zrobić z mężczyzny milionera? Tak, ale tylko z miliardera. Tak więc to jest, uważam, olbrzymie nieszczęście, kiedy człowiek z jakichś względów naprawdę nie nadaje się do tej gry, do tej brutalnej gry. Sobie to powiedzmy szczerze, gra w związki, gra w małżeństwo, gra w posiadanie dzieci jest grą bardzo brutalną. Podejrzewam, że 99,9% mężczyzn dopiero o naturze tej gry dowiaduje się, gdy już jest w jej środku i nie mogą z tej gry się wylogować, bo koszty wylogowania z tej gry są monstrualne. I jeszcze państwo nie pozwala na to, żeby się z tej gry wylogować za pomocą prawa, społecznych zwyczajów i tak dalej. Taki przeciętny człowiek, taki przeciętny mężczyzna, może tam gdzieś słyszał jakimś tam Radiu Samiec, jakimś Bracia Samce, a jakieś tam oszołomy, prawiczki, stulejarze siedzą, oni tam sobie tam nienawidzą kobiet, pokrzykują, incele, wariaci, psychopaci, paranoicy, chorzy psychicznie, lepiej tam nie wchodzić, lepiej tam nie czytać. No tak też zrobili, dzięki dobrym radom. Dzięki czemu, pozbawieni wejścia na te strony i dowiedzeniu, możliwości dowiedzenia się, jak wygląda prawdziwe życie, mają w głowie takie wyobrażenie, że są z kobietą, ona im obiecuje, jak to będą szczęśliwi, gdy się ożenią.
No dobra, no, hejtają się, mężczyzna podpisuje umowę prawną, która go już w tym momencie kastruje z jakiejś części majątku, już jakby nawet chciał się, nie może uciec z tej relacji, po to właśnie panie naciskają. No i potem jakimś dziwnym trafem panie tyją przeważnie. Panie bardzo się denerwują, gdy się o tym mówi, ale ja państwu mówię, moja taka koleżanka, ona płakała po nocach, dlatego że no już był swój wiek i no szukała chłopa do rozpodu. Ja się no za bardzo nie garnąłem, między innymi ze względu na wiek, ale nie tylko. Bo chociaż dobra dziewczyna, to wiedziałem, że po prostu czułem, jak to by mogło wyglądać. Po tym, co lata później sprawdzałem, nie myliłem się w ogóle. Ja powiem państwu, że ezoterycy twierdzą, że ja mam kobiecą duszę. Być może to jest prawda, bo ja naprawdę potrafię przejrzeć kobiece gierki. Na pewno nie wszystkie, ale potrafię. Potrafię i zawsze potrafiłem i być może coś w tym jest, bo takie typowe, stuprocentowe kobietki nie za bardzo mnie lubią, ale takie chłopczyce to już bardzo lubią. Takie konkretne, przebojowe babki jakąś do mnie zawsze słabość miały, a takie biedulki, takie manipulantki od razu wyczuwały zagrożenie. Kiedyś nawet jedna mi powiedziała takim grobowym głosem, że chyba będę sam. Taka cisza zapadła, o Boże. Jeszcze brakowało piorunów. I nagle takie łzy Boga spadają. O mój Boże, on będzie całe życie sam, jaka tragedia. Straszna tragedia, straszna tragedia. Ja jak jestem sam, ładuję akumulatory, czuję się dobrze, lubię być ze sobą, lubię być z dobrą książką, lubię czasem, no już teraz nie mam czasu. Z gier już zrezygnowałem praktycznie, już naprawdę nie było czasu. Ale lubię sobie czasem, nie mogę sobie odmówić dobrej książki, kominek, książeczki, może jakiś fajny pies, kot. Mi to naprawdę wystarcza, mnie to nie przeraża, mnie to pociąga. To jest dla mnie wizja bardzo magnetyczna, a dla kobiet bycie samej jest czymś strasznym. Jest piekłem na ziemi, bo kobiety są tak uwarunkowane i genetycznie, i społecznie, że sensem życia jest bycie z tym chłopem, stworzenie rodziny. Ja już wiem, wyszedłem z tych ograniczających przekonań i wiem, że sensem życia jest odnalezienie w sobie spokoju, radości, szczęścia, harmonii, a nie to, żebym znalazł jakąś kobietę, podpisał szybko umowę prawną, bo jak nie podpiszę, to się zaczynają szantaże dupą i płacze i wycia i podkładanie świń i potem ewentualnie ona ucieka i nienawidzi mnie, bo zmarnowałem jej rok czy 2 lata życia. Tak, także tak. Szanowni Państwo, powiem Państwu tak. Niektórzy mężczyźni naprawdę nie nadają się do relacji, do związków, do małżeństwa, nie nadają się. I to jest bardzo duże nieszczęście, gdy taki człowiek jest przekonany propagandą i reklamą i wchodzi w coś, co go zniszczy. Taki przeciętny chłop się żeni z kobietą, kobieta, aha, właśnie nie dokończyłem wam, moja koleżanka, której mówiłem, że ona po ślubie co najmniej 20 kilo utyła 20 kilo. Od razu po ślubie, ale tycie szło dalej. Podejrzewam, że waży grubo ponad 120 teraz. Naprawdę to była dziewczyna ze wspaniałą figurą. Tak więc oczywiście ona się sprzeciwiała, mówiła, że jestem niedorozwinięty. Oczywiście to mówiła tak pół żartem, pół serio, ale w tym krył się strach. Oczywiście miałem rację, jak to zwykle bywa w takich przypadkach. Nie to, że się chwalę, no ale faktem jest, że często w takich przypadkach mam rację. Nie robię z siebie alfy i omegi, mnie wielokrotnie w życiu orżnięto i oszukano, ale w tych akurat tematach myślę, że jestem dobry w te klocki, bardzo dobry. Nie najlepszy, ale myślę, że jestem bardzo dobry. Dlatego powiem Państwu, kobiety po ślubie, jak już mają to poczucie bezpieczeństwa, miś nie ucieknie. Zaczyna się tycie. Zaczyna się gorsze traktowanie samca. Na początku ten seks jest to różnie. Mi na przykład chłopaki mi opowiadali, różnie było. Parę miesięcy po seksie ten seks był jeszcze, ale tak no, był stopniowo zmniejszany. Gdzieś tak około pół roku, rok po ślubie już ten seks jest ściśle reglamentowany i wydzielany w zamian za określone jakieś korzyści, czy premia, czy coś. No a już po dziecku to w większości przypadków w ogóle ten seks zanika i tu się zaczynają potężne dramaty, ponieważ mężczyzna ma ciągle pociąg seksualny, tak to utworzyła natura. Mężczyzna się dobiera do żony, która jest pół roku po porodzie, tam już nie ma żadnych przeciwwskazań.
No i co? I zaczynają się wrzaski, że on jest zwierzęciem. Jakim on jest zwierzęciem? To ten popęd płciowy sprawił, że on się z tą kobietą ożenił, że ją zapodnił. Gdyby nie ten zwierzęco ohydny popęd płciowy, nie byłoby tej rodziny, nie byłoby ślubu, bo po cholerę mężczyzna miałby podpisywać tak skomplikowaną, bezwzględną dla niego umowę prawną, gdyby nie miał w tym jakiejś przyjemności, motywacji. Tą motywacją i przyjemnością jest w pierwszym rzędzie seks, w drugiej części no, przytulanie się, bycie z kobietą i jednocześnie posiadanie też potomstwa, posiadanie dziecka. Dlatego taki zwykły mężczyzna jest w związku, jak już się pojawia dziecko, seksu nie ma, zaczyna się dramat. Onanizować nie, bo pójdziesz do piekła, bo grzech. Pójść do kochanki, grzech śmiertelny, żona może cię zniszczyć w sądzie za coś takiego, będzie rozwód swojej winy, będą straszne konsekwencje, głównie finansowe, ale także społeczne. No nic nie możesz zrobić, popęd cały czas działa, no i człowiek wpada w jakąś pętlę poczucia winy. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy trafiał mi się do obróbki jakiś mężczyzna biedny, zabiedzony, który naprawdę był człowiekiem moralnym i wierzącym i wierzył, że onanizm jest zły. Onanizm jest zły z innych powodów, dlatego że jest po prostu niezdrowy. Wydalamy ze swojego ciała najważniejsze witaminy, składniki mineralne, hormony, pozbywamy się czegoś, co jest potrzebne do regeneracji i do zdrowia organizmu. Wyrzucamy to z siebie. Tymczasem to, na co taki mężczyzna poluje, czyli na orgazm, poczucie chwilowej wielkiej przyjemności, nie ma nic wspólnego z wytryskiem. To są dwa różne mechanizmy. I tak jak w życiu. Ktoś chce mieć szybciej mięśnie, bierze sterydy, ktoś chce mieć wolniej, ale i łącznie ze zdrowiem mieć to na lata, trenuje latami, żeby mieć to, co w pół roku zrobi człowiek na sterydach. Tak samo jest z walikonikami. Oni chcą szybkiej rozkoszy. No cóż, nie będę Państwu oszukiwał, ja też należę do tej grupy. Czyli jestem uświadomiony, jak to działa, ale to nie jest takie proste to tak zrobić. Tak samo jak nie jest prosto 7-8 lat codziennie trenować, trzymać dietę, żeby mieć takie efekty, jak człowiek po sterydach, na przykład po pół roku. Nie wiem, jak to dokładnie jest, więc nie wiem, czy po roku, czy po 3 miesiącach, nie wiem. Strzelam, żeby Państwo mnie za język nie łapali, że to nie jest 6 miesięcy, tylko 7,5 się pomyliłem. Ja po prostu nie wiem. Wiem, że na sterydach szybciej, ale o ile szybciej, nie wiem. Kiedyś chciałem spróbować, ale to już nie dla mnie. Tak więc tak samo jest z onanizmem. Ci, którzy wytracają codziennie swoją energię z organizmu, swoje bardzo wartościowe składniki, tam jest witamina C, wpiszcie sobie sperma na Wikipedii, ja to już wiele razy czytałem Państwu. A jest ktoś, kto trenuje tantrę, kto uczy się wstrzymywania tego wytrysku, przeżywa te orgazmy i nie traci żadnej energii, ma siłę, przestaje się przeziębiać. Ludzie, którzy się przestają onanizować i nie robią tego miesiącami, oczywiście raz na miesiąc maza nocna, to nic złego, raz na miesiąc utracić nasienie, to jest sobie organizm z tym poradzi. Gorzej, jak wytracasz raz dziennie albo dwa razy dziennie, a są i tacy, co 3 razy dziennie. Więc człowiek czuje się silniejszy, ma więcej energii, pomysłów, jest bardziej twórczy, a jednocześnie ma wspaniałe orgazmy. Ale dłuższy czas ćwiczył orgazmy bezejakulacyjne. Czyli tak jak zawsze, ten, kto chce poświęcić czas, ten, kto pracuje ciężko, żeby osiągnąć jakiś cel, coś po jakimś czasie ma, a ten, któremu się nie chce, nie ma nic. Tak jest ze wszystkim w życiu. Jeden się uczy, pracuje, haruje, drugi się bawi, wyśmiewa z tego pierwszego. Mija 10 lat, tamten ma firmę, samochód, jest zarobiony, fajne towarzystwo, a tamten jak był dziadem, tak jest. Tak więc tak jest praktycznie w każdym aspekcie życia. I to jest naprawdę straszne i miałem do czynienia z takimi chłopakami, którzy naprawdę mieli problemy. Nie umieli oczywiście zrobić orgazmów bez ejakulacyjnych, bo kobieta by się wydarła, wpadła w szał, że to jakieś szatanizmy, że to jakieś szatany. Chłop ma tryskać, kiedy kobieta chce, a kiedy ona nie chce, ma nie tryskać i tyle. Czyli kobieta chce przejąć kontrolę nad płodnością mężczyzn. Natomiast mężczyzna, który umie osiągać orgazmy, wspaniałe, głębokie orgazmy bez wytrysku, bez utraty nasienia, już nie da się kontrolować. Myszka chce dzidzie, ale musi zapytać wtedy mężczyznę, czy także mężczyzna chce, a myszki, biedne, kruche myszki, prześladowane, katowane przez podłych, złych samców, no chcą jakby, żeby miś nie brał udziału w tej jakże ważnej dla niego decyzji. Taka to moralność myszek jest. Więc, szanowni Państwo, taki mężczyzna mija parę lat związku, pojawia się dziecko, nie ma seksu, w domu jest tylko darcie ryja, bo przez darcie ryja kobiety
rozumieją, że tylko tak można mężczyznę zmusić, żeby lepiej pracował. Tymczasem taki mężczyzna, na którego się drze mordę cały czas, jest coraz bardziej zestresowany, zaczyna chorować, dużo gorzej się jego ciało i umysł regenerują. Nie ma twórczych pomysłów, bo każdy twórczy pomysł to kobieta wyśmiewa albo mówi, że to nie ma sensu. Tymczasem każdy, kto do czegoś w życiu doszedł, musiał przełamać jakiś ten monopol społeczny na fajne pomysły i niefajne. Gdybym ja się ludzi pytał, jak mam nazwać forum Bracia Samcy, to bym powiedział, że to jest beznadziejne. Tymczasem teraz myślę, że w Polsce jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób wie, że takie forum istnieje. I Bracia Samcy weszło do jakiegoś mainstreamowego obiegu. Nikt już się z tego nie śmieje. Bracia Samcy, to się przyjęło. Ale ja nie pytałem ludzi, jakie mam dać nazwę. Może gdzieś tam pytałem, żeby było bon ton. Ale to ja ustalam zasady. I teraz przychodzi mężczyzna i mężczyzna pyta, Myszko, dać forum Bracia Samcy czy nie? Ona powie, daj spokój, przecież to wyśmieją ludzie. Jacy samcy, jacy bracia, głupoty. I Myszka mówi, zrób forum dla dojrzałych emocjonalnie mężczyzn, ale nie tych gówniarzy, co nie słuchają swoich ukochanych kobiet. I takie forum nikt by nie wlazł. No do mnie by wleźli, ale rozumiecie Państwo, o co chodzi. Mężczyzna musi być twórczy, musi pójść troszkę czasami przeciwko tej fali i potem ta fala go gdzieś wyniesie na szczyt. Ale musi być twórczość. Kobiety rzadko mają twórczość i rzadko mają twórcze pomysły. One są takie stabilizujące, żeby tak była stała pensja, najlepiej premia, taki unormowany tryb życia, tego pilnują. Tymczasem stworzenie czegoś od nowa, zwłaszcza wymyślenie czegoś i wprowadzenie to w świat ludzkiej świadomości, wiąże się z dużym ryzykiem. Kobiety nie chcą tego ryzyka podejmować w imię tej małej, dziadowskiej, ale stałej pensji. Dlatego właśnie mężczyzna okrzyczany, bojący się coś powiedzieć, ma dużo mniejszą szansę, żeby coś osiągnąć w życiu, niż taki wolny strzelec jak ja. Dlatego to ja mam takie forum, na którym pomagam ludziom, a nie ten ktoś, kto ma żonkę i się jej słucha. On może tu przyjść co najwyżej i też mu pomożemy, jeśli będzie chciał. Chociaż często tacy ludzie nawet w sytuacji, kiedy są szmaceni, już zatracają poczucie, co jest normalnym życiem, a co jest toksycznością i biorą toksyczne życie za coś normalnego. Wystarczyłoby, żeby taki człowiek tydzień posiedział z jakąś normalną rodziną, gdzie ludzie z szacunkiem do siebie mówią, nie drą mordy, tylko normalnie się komunikują, są życzliwi, są mili dla siebie, pomagają sobie. I ten człowiek jakby wrócił do domu, albo by się powiesił, albo by żonę wykopał. Oczywiście przyszłaby policja i to jego by wykopali. A on by dostał jeszcze kratki za przemoc. No tak to wygląda. I taki mężczyzna mija parę lat, weekend, meczyk i się tylko zachlać. Zachlać, zapomnieć o swoim życiu, o tym koszmarze, bo z tego koszmaru nie ma wyjścia. Jakie masz wyjście z tego koszmaru? No co, rozwiedziesz się? Tracisz dom, mieszkanie, kobieta cię może o pedofilię oskarżyć. Może to zrobić, kobiety coraz chętniej korzystają, bo nie są za to karane. Skoro nie ma konsekwencji, można spróbować zemścić się na swoim misiu, który nie chciał być w takim cudownym małżeństwie, gdzie codziennie darcie ryja było, od rana do wieczora piłowanie mordy. A potem kobieta powie, nawet jak jej to nagrasz, ja na przykład swoim uczniom zalecałem, żeby nagrywać ataki furii żony i na przykład były takie tematy, nie wiem, czy Państwu mówiłem, a tutaj muszę bardzo uważać na każde słowo, bo nie chcę tam różnych elementów zdradzić. Nigdy nie mówię tego, co jest u kogoś, zawsze staram się zmieniać jakoś tak, żeby się nigdy nikt nie dowiedział, o kogo chodzi. Ale na przykład kobieta potrafiła zaprzeczyć, że to nie ona, że on to zmontował w programie. Kobieta nie przyjmuje tego, to był szok. To był dla mnie szok, jak kobieta, która mi powiedziała, że jest w separacji, tak naprawdę była normalną mężatką, byłem oczywiście z nią w łóżku. Wiecie, tak sobie poleżeliśmy troszkę nago, bo było ciepło. I ona mi zaczęła mówić o tym, że ona potępia zdradę, że kobiety, które zdradzają mężów, to kurwy. Powiem Państwu, że to była jedna z tych chwil, kiedy poczułem, że zapadam się w jakąś czarną otchłań i naprawdę takie poczucie mam czasami, gdy próbuję sobie wyobrazić wszechświat. Takie pojęcia jak nieskończoność, jak Bóg. Po prostu w którymś momencie czujesz, że twój mózg jest za mały do pewnych idei, żeby to jakoś ogarnąć. Że to są rzeczy niewytłumaczalne, nie do pojęcia. I wtedy tak się poczułem, tylko jeszcze gorzej. Kobieta, która zdradziła swojego męża, wyzywa zdradzające żony. Naprawdę nie wiedziałem, co mam powiedzieć. A jeszcze wtedy do końca nie rozumiałem tych mechanizmów ewolucyjnych, które są w psychice
kobiety. Tak więc panie, które słyszały swoje nagrane wrzaski, mówiły, że to zostało zmontowane na komputerze, no to miałem takie pomysły różne, ale to się zawsze kończyło, zawsze było zawsze wychodziło, kobieta musiała postawić na swoim. Dlatego nie ma sensu przekonywać kobiety, tylko sens ma odejście z takiej relacji, poniesienie dużych kosztów, alimenty. Kobieta często dzwoni po całej rodzinie, po pracy. To są cyrki, naprawdę. Kobiety potrafią detektywów prywatnych wynajmować, żeby śledzili, żeby jakieś zdjęcia zdobyli i tak dalej. Więc to są naprawdę cyrki, to co się dzieje. No i teraz powiem Państwu tak. Są mężczyźni, którzy się nie nadają do żeniaczki. Są, podejrzewam, kobiety, których jest bardzo mało, które też się do żeniaczki nie nadają. Tymczasem społeczeństwo ich namawia, bo co ludzie powiedzą, bo co ksiądz powie, bo trzeba wnuki szybko mieć. No dobrze, jak ktoś ma takie marzenia, to jest to jego problem. Babcia ma marzenia, mama ma marzenia, to jest ich problem. Ty nie żyjesz tu po to, żeby zaspokajać pragnienia swojej matki. Matce masz okazać szacunek, pomóc jej ewentualnie na starość, ale nie jesteś od tego, żeby spełniać życzenia swoich rodziców. Ty żyjesz po to, żeby przeżyć swoje własne życie, czegoś się nauczyć, czegoś doświadczyć. A jaki jest sens życia, to Państwu nie powiem, bo sam nie wiem. Mam jakieś swoje teorie, ale to są tylko i wyłącznie hipotezy. Tak więc podniosą się głosy, zawsze się podnoszą głosy, że przecież nie ma problemu, przecież taki chłop, o którym mówię, który ma horror w związku, powinien się ohajtać z jakąś miłą, fajną dziewczyną. No i tutaj natykamy się na bardzo duży problem, ponieważ gdy kobieta ma poczucie pełne bezpieczeństwa, czyli jest papier ślubny, chłop miał mieszkanie, sprzedał, kupili nowe, już mieszkanie jest oficjalnie w połowie jej, mimo że to są pieniądze misia. Ona ma poczucie bezpieczeństwa i teraz kobieta czuje, że zaczyna mieć lejce. Że ona w tym związku może dominować, bo mężczyzna nie może uciec, bo mu zabierze dziecko, nie będzie mu dziecka wydawała, zabierze mu mieszkanie, naciągnie go na gigantyczne alimenty, jak trafi się jakiś sędzia w spódnicy, któremu da się wcisnąć, żeby on zarabia 15, tylko chowa na lewo, bierze pod stołem, to mu takie przysolą alimenty, że tylko trzeba będzie wziąć pasek do lasu na drzewo i do widzenia, bo nie spłacisz alimentów, nie zapłacisz alimentów, pójdziesz do więzienia według nowego prawa. Kobieta zaczyna mieć władzę w związku i teraz tutaj przechodzimy do czegoś, czego nie rozumie większość ludzi. To jest to, co opisałem w Kobietopedii. Kobieta jest tak stworzona, że w związku, w relacji mężczyzna ma nosić spodnie. Co to oznacza? Mężczyzna ma zarządzać rodziną. Mężczyzna ma rodziną dominować. Mężczyzna ma być głową rodziny. Jak mężczyzna ma być głową rodziny, skoro kobieta ma nad nim kontrolę? Mężczyzna boi się cokolwiek zrobić, zwłaszcza ten mądrzejszy, bo zna konsekwencje. I co on ma wtedy zrobić? Traci władzę. Traci władzę na mocy naszych kochanych przepisów prawnych, które robią z mężczyzny osobę podległą kobiecie. Kobieta zawsze miała przez miliony lat ewolucji, czy setki tysięcy lat, ale mówmy miliony, prosty mechanizm. Ktoś zarządza, jest dominujący, jest silny, taki człowiek ma dobre geny, taki człowiek wykarmi jej potomstwo, trzeba mu się podłożyć, trzeba mu z nim uprawiać seks, trzeba robić co on każe, bo wcześniej nie było jakiejś policji, były może jakieś proste reguły plemienne, ale wziął maczugę, zabił na miejscu i tyle. Nie było rozmowy, wrzasków, darcia ryja. Była śmierć na miejscu i koniec. Kobiety przez miliony lat miały takie mechanizmy w sobie. Czy nie kobiety, to raczej były pół kobiety, pół małpy, jeśli wierzyć w ewolucję. Ale no mniejsza z tym. Nawet jeśli to są setki tysięcy lat, to był taki mechanizm. Kobieta musiała się podporządkować i silny mężczyzna dawał dobre geny, więc przy silnym mężczyźnie było co? Brawo! Podniecenie seksualne, była radość z przebywania z tym mężczyzną. Natomiast te mechanizmy chroniły kobietę, tak jak mechanizm lękowy broni nas, gdy widzimy pająka, węża. No się boisz, nie ma ich, nawet sobie wyobrazisz. No wyobraź sobie takiego węża, którego ci ktoś rzuca pod kołdrę. I grzechotnik taki duży, oślizgły, zaczyna ci po nodze do jajek iść. Albo dziewczyny, jak mnie słuchają, wyobraźcie sobie, że ten wąż wyczuł rybę. Wyczuł rybę i idzie do jaskini, do groty rozkoszy po rybkę swoją. I będzie bardzo zły, gdy rybki nie będzie. Boicie się, prawda?
A gdyby tak pająka wam pod kołdrę rzucić, takiego czarnego, włochatego, szybkiego, boicie się, nie? Wystarczyło sobie wyobrazić coś, czego w ogóle w Polsce nie ma, żebyście się bali. Te mechanizmy naturalne u kobiety są tak skonstruowane, że nawet gdy pomyśli o słabym samcu, o kimś słabym, nieagresywnym, spokojnym, taki no, taki samiec, co to sobie lubi w księżyc popatrzeć, powyć, wierszyki popisać, no taki fajny, no popisać na czatach, jakie życie jest do dupy, żeby chciał jakąś pracę w końcu mieć, no taki samczyk. Kobiety czują pogardę do takich osób i podkreślam, nie jest to świadoma decyzja kobiety. Ona, z niej wylewają się po prostu te emocje. Ona nie wie, dlaczego tak się dzieje. Dopiero gdy te emocje poczuje, umysł zaczyna to jakoś logicznie, u kobiety logicznie, klasyfikować. Czyli mówi, gardzę nim, jest do dupy, bo nie wiem, nosi kiepskie buty czy coś. No ja na forum wyborcze, jak mnie tam panie obłapiały ze Sławusiem, to straszną miały, słuchajcie, wklejały sobie dziewczyny jakieś teksty z mojego bloga Księga Sukcesów. Można poczytać to, co pisałem 11 lat temu na księgasukcesów.pl. Możecie wbić, przeniosłem to na WordPressa. To było coś takiego, dziewczyny sobie cytowały, że ja sobie kupowałem plastikowe buty, albo że miałem atak bólu brzucha. I słuchajcie, te dobre, cudowne istoty śmiały się z mojej tragedii. Bo to była tragedia, to była dla mnie niesamowita wręcz rozpacz trwająca latami, że ja, człowiek, który no, chce pracować, lubi pracować, siedzi w domu z 20-30 biegunkami z krwią i potrafi stracić przytomność z bólu. Te dziewczyny się z tego śmiały. To były dobre, fajne dziewczyny, które dużo o Bogu mówiły, o tym, jak być dobrym. Zobaczyły słabego mężczyznę, czuły pogardę i próbowały sobie jakoś to wytłumaczyć. No to sobie tłumaczyły, że miałem plastikowe buty, że jestem, jak to tam ktoś pisał, obsrańcem. Ja nie jestem obsrańcem. Po prostu jest taka choroba, która się tym właśnie przejawia. Wszelkie choroby jelit, każde zatrucia przejawiają się biegunką. To nie jest wstyd. Po prostu coś w organizmie się zepsuło. Ja się nie dziwię, biorąc pod uwagę mój lękowy charakter i to, co ja musiałem w młodości przeżyć na własnej skórze i potem jeszcze, jak to mówił chyba Hitchcock, na początku napięcie sięga zenitu, a potem systematycznie rośnie. To u mnie tak w życiu właśnie było. Ja dopiero teraz łapię jakiś oddech i nawet, że Państwo, na przykład niektórzy Państwo są zdziwienie, jak ja to wytrzymuję, groźby śmierci, że mi pedofilię podrzucą, przyjeżdża Pawełek z Lidz, robi zdjęcia mojej przyjaciółce, domu, jak jeżdżę na rowerze po mieście, groźby śmierci, że mnie załatwią, że mnie tam w więzieniu przytwielą, cały czas są takie groźby, znaczy teraz chyba od ponad tygodnia Pawełek milczy, ciekawe dlaczego, może karma wróciła do niego za jego złe czyny, tak czy inaczej, no na pewno karma kiedyś do niego wróci, tylko nigdy nie wiadomo kiedy. To jest niespodzianka. Przeważnie to jest niespodzianka, tak? Tak mówi ezoteryka. Więc ludzie się dziwią, jak ja to mogę wytrzymać. A ja Państwu tylko powiem jedno, że to, co teraz się dzieje, to ja odpoczywam właśnie. Bo to jest w porównaniu do tego, co miałem w życiu, to jest pikuś. To jest pikuś. Więc po prostu coś w organizmie nie wytrzymało. Coś w organizmie rąbnęło i tak się to przejawiło. Może ktoś inny by miał inną chorobę, może ktoś by akurat wymiotował, szłoby mu z innego otworu. Ja się nie zamierzam czuć z tego powodu zawstydzony, po prostu się pochorowałem. Byłem leczony, ale medycyna rozłożyła ręce i tyle. Bardzo dziwna choroba, bardzo trudna do zaklasyfikowania. Teraz coraz więcej o tym młodzi lekarze, zwłaszcza się uczą, mówią, bo ci starsi lekarze to ni w ząb nie wiedzieli, co to jest. Nawet nie znali nazwy IBS. Syndrom jelita drażliwego, Z czy zespół jelita drażliwego. Bo tu tak naprawdę, szanowni Państwo, nie chodzi o żadne jelito. Jelito jest zdrowe, co mam potwierdzone pięknym papierkiem z badania, jak to się nazywa, kurczę, kolonoskopia. O właśnie, kolonoskopijne badanie. To jest moim zdaniem, oni tam mówią, że to jest flora bakteryjna zła. Ja uważam, że to jest choroba ludzi nadwrażliwych, choroba ludzi, którzy przeżywali stresy. No, ale to sobie kiedyś o tym pogadamy. Może kiedyś o tym książkę napiszę. Mam bardzo duże doświadczenie. Dużo rozmawiałem z ludźmi, którzy chorują. Wyrobiłem sobie pewne zdanie i wcale nie jestem pewien, że to chodzi o florę jelitową, chociaż jak wiemy, jelita są drugim mózgiem. I flora jelitowa, to jaki mamy jej skład, potrafi wpływać na nasze lęki, na myśli, także częściowo na nasz charakter.
Więc to może być takie sprężenie zwrotne. Zła flora bakteryjna tworzy podatny na stresy charakter. Człowiek bezustannie pod wpływem bodźców, ktoś by tam się przejął na skali od 0 do 10, nie wiem, na przykład na poziomie pierwszym, a ja się przejmowałem 6, 7, 8, a czasem może i 9. No 10 to na pewno nie. No to są jakieś śmierci, jakieś drastyczne tortury czy coś. To ja aż tak strasznych rzeczy nie miałem, ale blisko. Więc być może to jest takie sprężenie zwrotne, dlatego mówię, to nie jest temat, którym będę się zajmował, dam sobie jeszcze kilka lat, poczekam na jakieś najnowsze badania, na to, co jeszcze wymyślą ten temat. Mam swoje hipotezy. To jest choroba głównie, myślę, ludzi nadwrażliwych. Tak więc, ale oczywiście mogę się mylić, to jest choroba, która obejmuje tak wiele jakby różnych czynników, że to w ogóle kiedyś może nauka wyjaśni, że to nie wiem, że to było coś z nerką na przykład. Nie wiemy tego. Może coś było z okiem i jakiś nerw był podrażniony, no nie wiemy. Myślę, że nauka wyjaśni to w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Dla mnie już będzie za późno, ale teraz coraz więcej ludzi będzie miało objawy IBS-u. Może tym młodym ludziom się troszkę pomoże, żeby nie przechodzili takiego horroru. Tak więc, szanowni Państwo, no tak to wygląda. Ja zawsze, jak rozmawiam z takimi ludźmi, zawsze im tłumaczę. Mężczyźni często boją się wyjść z tej słynnej kołczowskiej strefy komfortu, no bo mówią, że to dziecko zostawi, że to będą awantury. Ja zawsze mówię tak, bo wiecie Państwo, to jest kłamstwo. O, Dory, mówicie Państwo, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, po prostu taki mężczyzna boi się awantur, boi się sądów, boi się kosztów, a niewiele zarabia, wie, że nie będzie mieszkał w mieszkaniu, tu wprawdzie jest darcie ryja, awantury, upokarzanie, no ale jest te kojo, można sobie meczyk obejrzeć, czasem piwko wypić, no i raz na pół roku, jak premię, no przepraszam, raz na kwartał, jak przyniesie premię kwartalną, żona jest miła i pod kołderką dochodzi tam do tego i owego. Wiadomo, dla męża pod kołdrą, tylko po Bożemu, dla kochanka jest dostępne wszystko, nie pytajcie skąd wiem. Oglądałem w filmach. O, niech tak będzie. Tak więc, szanowni Państwo, ja wtedy mówię, że to jest tylko kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że zasłanianie się, tacy mężczyźni często zasłaniają się tak zwanym interesem dzieciaka. Lepiej, żeby dziecko wychowało się z jednym rodzicem, nawet jak się nienawidzą, bo wtedy dziecko się uczy jednej sytuacji. Ludzie się nienawidzą, jak się nienawidzą, to się rozstają. Takie jest życie. Wasze dziecko, kiedy dorośnie, też będzie miało przyjaciół, ci przyjaciele będą go zdradzali, będzie się rozstawał z kobietami, może będzie gejem, to z mężczyzną będzie się rozstawał. Wasze córki tak samo. Z kimś będą, będzie przyjaciółka, przyjaciółka ich obgada, one obgadają przyjaciółkę, ludzie się łączą, czy to w pary seksualne, czy towarzyskie, czy przyjacielskie, potem się rozstają, czy to w wyniku kłótni, czy po prostu już nie ma wspólnych tematów, czy po prostu czasami no, ktoś nie ma czasu, jeden ma rodziny, drugi się ze sobą nie odzywają i sama więź usycha. Takie jest życie. Ale zostając z żoną i gdy dziecko widzi te awantury, to zrobicie z tego dzieciaka kalekę i nauczycie go bardzo podłej rzeczy. Nauczycie go, że w imię wygody można poświęcić swoją godność, tak, bo jeśli zostajesz z żoną, która potrafi ci kluczyki rzucić na ziemię i ty idziesz za tymi kluczykami, to jest to brak godności. To jest brak godności. Tak więc powiem Państwu, ja w podobnych sytuacjach reaguję niezwykle agresywnie. No i efekt jest taki, że po latach na przykład dziewczyny mi piszą, że jakieś miłe wspomnienia mają, a ja wcale miły nie byłem. Gdybym się po te symboliczne kluczyki schylił na dół, to na pewno by o mnie nie pamiętały, byłbym zerem. Ich gadzi mózg by mnie przedstawił jako coś słabego, a tak jako silny w ich umysłach byłem jako człowiek atrakcyjny, mężczyzna atrakcyjny. I tak jest na przykład z bad boyami, którzy biją, ćpają, przekulają pieniądze. Kobieta umysłem wie, że to jest skurwiel, natomiast czuje niesamowite motylki w brzuszku, bo to ten gadzi mózg to właśnie w ten sposób reaguje, na siłę. Zachęca kobietę, że warto przyjąć te geny, mimo że te geny są już obciążone narkotykami, jakimś kryminałem i tak dalej. Ale ta struktura jest bardzo prymitywna i ta struktura działa w sposób prymitywny, tak jak działa struktura lękowa w sposób prymitywny. Gdzie w Polsce masz pająka albo węża, który cię ukąsi i ci krzywdę zrobi? Nie ma grzechotników w Polsce.
Tymczasem my się tego boimy. Mamy w sobie anachroniczne mechanizmy, które nie przystają już do czasów nowoczesności, ale jak ta cywilizacja pójdzie w pizdu, bo parę małp na wysokich stanowiskach wciśnie guzik atomowy, to właśnie te mechanizmy umożliwią nam kolejne przetrwanie i wzniesienie na nowo cywilizacji z gruzów poprzedniej. Dlatego, szanowni państwo, u kobiety to działa tak. Wie, że to jest cham, że to jest obłudnik, że zdradza, ale czuje te wspaniałe emocje. Więc próbuje je swoim umysłem wytłumaczyć. Więc mówi, no tak, no może tam dźgnął kogoś, no że może, no dobrze, no ukradł parę torebek staruszką, ale któż w młodości nie pobił kilku staruszek? Któż w młodości nie okradł kilku staruszek i potem zabrał im torebkę i jeszcze kopnął? No kto z nas tego nie zrobił? To dobry chłopiec. On się stara. On naprawdę pracuje nad sobą. I zobaczcie, wczoraj zamiast okraść i pobić staruszkę, to pił 2 tygodnie na melinie, bo walczył ze sobą. Święty człowiek. I kobiety sobie potrafią tak tłumaczyć rzeczy, których się wytłumaczyć nie da. Ale co powiesz kobiecie, jak ona czuje te motylki? Gadzi mózg zauważył silne geny. Zaczyna się produkcja hormonów, kobieta czuje się zakochana, czuje się przeszczęśliwa, podniecona, tam takie tarło odchodzi u tych meneli, u tych wszystkich kryminalistów, bad boy, tam jest tarło, tam nie ma miłości, kochania się czułego ze swoją kobietą, tam jest tarło, się trą jak robaki o siebie, taki instynkt jest. Widzicie, jakie to wszystko jest popierdolone i teraz macie gościa, który tego nie wiedząc wchodzi w związek, traci pozycję samca alfa, dlatego, że nie może być samcem alfa w środowisku, gdzie go można wsadzić do więzienia, można z nim zrobić prawie wszystko. Więc co on ma zrobić? Zostaje na straconej pozycji, a kobiety na słabość, jak już państwo wiedzą, reagują w taki sposób, że czują pogardę. To jest element, który broni kobietę. Widzi słabego mężczyznę, więc czuje pogardę. Pożądanie seksualne zanika, żeby ją uratować przed słabymi genami, które sprawią, że dzieci będą miały gorszą pozycję, dzieci będą chore, albo w ogóle gdzieś jej uwięzną w macicy, umrze w męczarniach. To są mechanizmy zabezpieczające kobietę przed strasznym życiem, tak jak mamy mechanizmy zabezpieczające przed pająkiem, wężem i tak dalej. I przed owadami. Dlatego, szanowni państwo, mężczyzna, który o tym nie wie, ma przesrane. Czasem trafi na dziewczynę z lepszym charakterem, może tych wrzasków nie będzie, jakieś docinki, że mało zarabia czy coś, ale jakoś może uda mu się przejść przez życie. Dobrze, no będzie miała kochanka, ale może jakoś tam uda się te życie jakoś zrealizować. Tylko czy chodzi o to w życiu, żeby jakoś je przejść? Bo ja bym na przykład w życiu chciał coś pięknego zrobić, chciałbym czegoś dokonać, chciałbym spędzić jak najwięcej miłych, przyjemnych chwil. Chwil, które ja uważam za przyjemne, a nie społeczeństwo, które mi mówi, że koniecznie muszę mieć 15 dzieci i żonę, żeby być szczęśliwym. A kuku, mogę siedzieć przed fajnym kominkiem z książką, czytać sobie i też będę szczęśliwy. Ciekawe, prawda? Dziwne. Coś tam chyba kłamiecie, moja droga społeczności. Gdy więc słyszymy o tym, jak sobie poradzić w małżeństwie, tak jak tu napisał kolega radiosłuchacz, czy trzeba być cwaniakiem? No cóż, trzeba. Jeśli rozumiesz, jak działa ten mechanizm u kobiety, to wtedy musisz być cwaniakiem. Dlatego takie osoby jak na przykład ja. Ja na przykład jestem kochliwy. Jestem bardzo ufny. Wiele razy się na tym dosyć boleśnie przejechałem, tak jak wielu ludzi ufnych. I co ja mogę powiedzieć? Musisz mieć troszkę cwaniactwa. Sama wiedza niestety nie wystarczy. Ludzie dobrzy, ludzie tacy na przykład jak ja. Wiadomo, że ja w takiej relacji na początku byłbym bardzo nieufny. Ale gdybym trafił na naprawdę dobrą zawodniczkę, to potrafiłaby udawać kilka lat. Kilka lat by udawała. Nie byłoby żadnych wrzasków, nie byłoby manipulacji, nie byłoby trzymania złotej klatce, byłoby całkiem nieźle. Seks, kiedy zechce. Gotowanie obiadków, wspólne zwierzenia, wszystko delikatnie, z klasą. W końcu, prawdopodobnie znając siebie, gdyby było mi tak wspaniale, pyszne obiadki, jakieś jedzonko, seks na każde zawołanie, miła, przytulanie, oglądanie filmów, fajne, ja też lubię takie rzeczy. I wtedy by padła prośba na przykład o ślub.
A żeby dla picu, ja ci nic nie zabiorę, nie bój się. Ja znając życie, prawdopodobnie bym się zgodził. Dlatego trzeba też przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji o własnym życiu znać własne słabości, znać własne uwarunkowania. To jest podstawowa rzecz. Musisz znać własne słabości. Warto kiedyś pójść na przykład na jakiś trening sztuk walki, czy trenować MMA i wiedzieć, na kogo możesz sobie pozwolić, a na kogo nie. Kto cię pobije, a kto nie. Musisz znać swoje możliwości i na podstawie tej wiedzy podejmować decyzje. Ja powiem tak. Jeśli miałbym piękną kobietę, naprawdę piękną i atrakcyjną, to bym z niej zrezygnował. Dlaczego? Bo wiem dobrze, jakie się z tym wiążą nie tylko koszta gigantyczne, to z czasem. Ale przecież na taką kobietę będą polowali inni. Wśród mężczyzn jest wielu ludzi totalnie pozbawionych honoru, marzących tylko o własnej przyjemności. I ci mężczyźni zrobią wszystko, żeby tę kobietę zapłodnić, żeby się z nią przespać, żeby zdobyć jej względy. Kto będzie stał im na drodze? Ja. Piękna kobieta to gigantyczne problemy. Piękna kobieta to też duże koszta. No bo jeśli kobieta prosi o nową parę butów i wie, że w każdej chwili może poznać bogatego gościa, który jej będzie kupował dużo więcej niż ja, no to wtedy z czasem spada jakby nasza atrakcyjność. No, przestajemy się podobać, zaczyna się do nas przyzwyczajać, nie będziemy też ciągle w garniturze chodzili, tylko w dresiku po domu, puszczając bąki. No i jeszcze nie ma kasy. Piękna kobieta to wielkie problemy. Im piękniejsza, tym wielkie problemy. Za piękne kobiety biorą się albo ludzie potężni, wpływowi, bogaci i też zostają przez te kobiety zniszczeni. Później w sądach muszą oddawać pół majątku po paru latach związku. Ale też po prostu do takiej kobiety musi być albo psychopata, który nie ma takich problemów jak zwyczajny człowiek, tak jak empatia, że po prostu lubisz tę kobietę, że ją szanujesz, że chcesz jej pomóc. Albo ktoś, kto jest naprawdę twardym, zimnym graczem. To jest jakiś, tak jak mówi pan Michalkiewicz, zimny, chłodny czekista. Powiem państwu, że mężczyźni przeceniają swoje siły do kobiet. Chcę państwu powiedzieć, że w świecie wywiadu, w świecie służb specjalnych najgroźniejszą bronią wobec innych ludzi, dyplomatów, tych, którzy mają interesujące dany wywiad informacji, jest właśnie kobieta. Piękna, kontaktowa kobieta, która potrafi totalnie rozkochać agenta wywiadu, zimnego, nieczułego agenta wywiadu, który jest szkolony i który wie, że kobiety będą chciały go uwieść, żeby wyciągnąć informacje. I mimo tego wszystkiego też są uwodzeni. Oddają informacje i albo są skończeni, albo przychodzą na drugą stronę, albo własne służby ich mordują. Dlatego zobaczcie, jaka jest siła kobiety. To jest realna, potężna siła, która potrafi zniszczyć wpływowych, potężnych, silnych mężczyzn, czasami także psychopatów. Czasami także psychopatów. Mądra kobieta rozegra nawet psychopatę. Psychopatia cię tak do końca nie uchroni. Dobra zawodniczka rozgryzie psychopatę. Psychopata nie ma empatii, raczej umie ją włączać, gdy tego potrzebuje. Natomiast są inne rzeczy, za które można schwycić psychopatę, na przykład za ambicje, za żądzę posiadania i można tak właśnie nim kierować. To, że ktoś jest psychopatą, wcale nie oznacza, że jest bezpieczny. Przed kobietą żaden zdrowy mężczyzna nie jest bezpieczny. Kto jest bezpieczny? Impotent. Ale nie ktoś, kto ma pożądanie i nie ma penisa, czy utracił jądra. Po prostu ktoś, kto nie czuje pożądania seksualnego. Taki ktoś... Oczywiście kobieta może mu się podobać w sensie, że jest po prostu ładna, ale nie będzie pożądania w tym seksualnego. Nie ma seksu, nie ma nagrody, która oczekuje w jej gniazdku rozkoszy, mokrej nagrody, więc nie ma motywacji, żeby cokolwiek robić, co chce ta kobieta. Bezpieczni są jedynie najlepsi gracze, ale i oni kiedyś mogą przegrać, albo totalni psychiczni impotenci, którzy po prostu ludzie aseksualni, a tacy naprawdę aseksualni, bo ktoś mnie tam pytał, co sądzę o osobach aseksualnych. Oczywiście są takie osoby. Natomiast ja poznałem kilka aseksualnych kobiet i powiem państwu tylko tyle, że no fajnie mi się z nimi spało. Tak, ale to nie jest to. Nie mówię jako samiec alfa, że była seksualna, ja je nawróciłem, bo ja w seksie jestem, przyznam się państwu, ja w seksie jestem beznadziejny. Nie znam sztuki miłosnej. Jestem troszkę taki po prostu ostrzejszy. Kobiety to lubią, ale też lubię być czuły. Zresztą już dawno seksu nie uprawiałem i coraz bardziej o tym zapominam. Dla mnie teraz jest najważniejsze, żeby
moje portale ruszyły, żeby były nowe książki, nowe nagrania. Chcę rozkręcić to wszystko, a kobieta to jest tylko obciążenie dla mnie w tym momencie. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że tylko pełna impotencja, zanik pożądania seksualnego może Was ocalić, ale rozumiem, że tego nie chcecie. Nie ma. Musicie cały czas kontrolować sytuację, rozwijać się, rozwijać swoje poczucie szczęścia, radości, ale to jest praca ciężka, praca na wiele lat. A tu przychodzi kobieta, pyk, i już jesteś zakochany, szczęśliwy. Lata ciężkiego znoju, pracy, medytacji, relaksów, afirmacji, słuchania nagrań, kontra takie kik. To jest tak, jak chcesz mieć dobry nastrój. Możesz latami ćwiczyć, nauczyć się tego dobrego nastroju, nauczyć się go wywoływać, zrobić nawyk dobrego nastroju. A możesz też wypić butelkę czy pół butelki wódki, czy zażyć jakiś narkotyk i już się dobrze czujesz, prawda? Także są rzeczy, które dają Ci szybko efekty, ale zobacz, jakie są niszczące. Tak samo jak są ludzie rozwijający się duchowo. Jeden medytuje latami, co jest olbrzymim znojem i wysiłkiem, a drugi woli wziąć narkotyki, poczuć coś, co niby ma czuć duchowy człowiek. Tylko jednak jakość tych doświadczeń i czystość świadomości to jest zupełnie co innego niż zawężona świadomość pod wpływem narkotyków. Szanowni Państwo, no co ja mogę jeszcze tu powiedzieć? No zobaczmy na ten post. No zobaczymy. Drani mają łatwiej, bo robią nieświadomie tak, jak natura przykazała, ale takiemu z czasem przez niewiedzę powinie się noga. Tak, dranią się często powinie noga. Pewnie dużo rzadziej niż takim jak my, wrażliwym, normalnym chłopakom, ale też się im powija noga, trafiają do więzień, są mordowani przez innych, przez konkurencję do kobiety, czy do pieniędzy, czy do czegokolwiek innego. To nie jest tak, że jesteś psychopatą, masz wszystko na tacy podane. Musisz być jeszcze inteligentnym psychopatą, szybko się uczącym i niezbyt impulsywnym. Zimnym graczem można być w pracy czy biznesie, ale na myśl, że związek też na tym polega, ja wiem, że lepiej być singlem. Swoją wiedzą wrodzonym cwaniactwem. No dobra, myślę, że chyba wszystko omówiłem. No szanowni Państwo, nie każdy się nadaje do ślubu, nie każdy sobie poradzi w takiej grze, większość sobie mężczyzn nie jest w stanie poradzić, ponieważ nie wiedzą, na czym ta gra polega. I teraz pytanie, co ma zrobić mężczyzna, który chce mieć rodzinę, chce mieć związek i przede wszystkim chce mieć potomstwo, tak? Bo wielu mężczyzn chce mieć dzieci. No cóż, musi znać te zasady. I tak jak Państwu cały czas opowiadał mój kolega, co robił. Kolega tak zaaranżował sytuację. Jego żona wie, że on bardzo dużo zarabia, ale wie, że daje na papierze tyle i tyle, tyle przynosi do domu. I są wszelkie próby, były już robione, żeby z niego tę wiedzę wydobyć. I kolega jest przekonany razem ze mną, że gdyby ta wiedza, gdyby on to powiedział, czy pod wpływem seksu, czy gruźć, czy płaczu, czy wrzasków, to wtedy byłby z nim koniec, nagrałaby to natychmiast, poszłaby do sądu i straciłby wszystko, straciłby rodzinę. Teraz wie, że nie może odejść i wie, że nie może przegiąć, bo dostanie alimentów 500 zł czy 700 według oficjalnej pracy, oficjalnych zarobków, a tam będzie duży majątek i będzie to nie do ruszenia, bo kolega jest zbyt inteligentnym człowiekiem, żeby dać się na tym złapać, więc można zrobić w taki sposób właśnie. Ale po pierwsze, nie każdy z nas jest bogaty. Ja mam na koncie chyba teraz 4000 zł. No tak, te portale, opłaty, informatycy, to wszystko tyle kosztuje. No co jeszcze? Można przede wszystkim działać w taki sposób. Wybrać kobietę, w której rodzinie nie ma wrzasków. Trudno, wiem. Ale być może można. Chodzi o wzorce. Wybrać kobietę, która nie miała w rodzinie chorób psychicznych, oczywiście też ciężkich chorób, bo chyba nie chcesz całego życia spędzić chodząc z dzieckiem małym zapłakanym po szpitalach do mamusi, tylko wolisz mieć zdrową kobietę, która da Ci zdrowe dziecko. Kobiety tak samo wybierają zdrowych mężczyzn, kobiety mają takie same zastrzeżenia, więc nie bój się ich mieć, kobiety budzą w Tobie poczucie winy, żebyś wybrał chorą, słabą, a potem latami się opiekował w szpitalu i chodził do dziecka chorego, które też się chore urodzi. Dlatego musisz wybrać zdrową kobietę z domu, gdzie nie ma pijaństwa, gdzie nie ma wrzasków, musisz zrobić wywiad dokładny. To jest dziecko, to jest zbyt poważna sprawa. Kolejna sprawa to jest, cały czas musisz dbać o swoją atrakcyjność. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ wiele kobiet
próbuje skapciować, zrobić z męża kapciowego. Duży brzuch, kiepskie ubrania, włosy z nosa. Taki mężczyzna nie jest atrakcyjny dla kobiet. W efekcie gadzi mózg kobiety, daje informację, że to jest słaby samiec. I zaczyna się te domino przewracać, czyli zaczyna się dziać taka sytuacja, kiedy kobieta zaczyna tobą gardzić, zaczynają się przytyki, ponieważ już ciebie nie szanuje. Nie szanuje, ponieważ gadzi mózg wykrył, że to są słabe geny. Cofa się pożądanie seksualne, nie masz seksu i zaczyna się horror wielu, wielu setek tysięcy mężczyzn w Polsce, nie tylko w Polsce. Ten mechanizm działa u każdej kobiety. Jednak, gdy jesteś atrakcyjny, dbasz o dietę, chodzisz na siłownię, włosy zawsze fryzjer, zęby, oczywiście olej kokosowy polecam, potrafi wybielić o kilka tonacji, zęby przy okazji leczy dziąsła, zadbane zęby, żadnych dziur w zębach, żadnego braku zębów przede wszystkim, eleganckie ubrania, buty, wysportowana, prosta sylwetka, ćwicz ładne mówienie, ćwicz bonton, oglądaj Nawyki Miliardera na kanale Marek Kotoński. To jest coś, co sprawi, twoja żona będzie tyła, a ty będziesz cały czas coraz bardziej atrakcyjny. W efekcie będą się za tobą oglądały kobiety. A kobiety mają taką jedną cechę, że bardzo lubią zaliczać żonatych. Nie wiem, czy państwo wiedzą. Dla kobiety jest to zdobycie. To jest właśnie zwycięstwo. Odebrać innej kobiecie męża, który jej przysięga, który na nią pracuje. Kobieta czuje się wtedy taką femme fatale, która potrafi niszczyć małżeństwa, niszczyć związki. Oczywiście sobie to wytłumaczy w jakiś sposób. Kobiety akurat sobie umieją takie rzeczy tłumaczyć. I tak to wygląda. Musisz cały czas dbać o swoją atrakcyjność. Nie możesz wszystkiego przepisać na kobietę. Są takie przypadki, mężczyzna, to było ostatnio chyba u pani Jaworowicz, ktoś wkleił, kobieta wywaliła chłopa, oskarżyła go o jakąś pedofilię, czy nie, czy bicie, że dawał dzieciakowi narkotyki. Fachowcy to obalili, to są bzdury, dawki, które ona opisała, to w ogóle albo nie było, albo by zabiły dziecko. Chciała się zemścić. Dlaczego? Bo gość był kumaty. Chcieli, żeby on remontował dom, to on powiedział, to jak mam remontować dom, jestem twoim mężem, mamy dziecko, przepisz dom w połowie na mnie. No gdzie, facet ma całe życie remontować cudzy dom teściowej, a potem go kopną w dupę, facet zostanie z długami. Nikt mu tych pieniędzy nie zwróci. Więc to oczywiście nie była jedna przyczyna, oczywiście kobieta go wyrzuciła, ma już nowego gacha, uśmiechał się, był szczęśliwy, nie wie, że podzieli wcześniej czy później los tego swojego poprzednika zniszczonego. Tak więc tutaj się udało, dlatego że pani po prostu razem ze swoją mamusią, która była leczona psychiatrycznie na jakieś zespoły urojeniowe, czy ta mamusia pracowała właśnie jako pielęgniarka, miała dostęp do leków i to powiedzieli wprost, miała dostęp do leków, mogła coś wynieść. I wtarli narkotyki w głowę dzieciaka, dali to do analizy i potem się okazało, że Instytut Sena, bardzo szanowany, wszystko to obalił, że to są głupoty totalne i kobieta leciała w zaparte, zero wyrzutów sumienia, chłop gdzieś po sądach ciągany za straszne zbrodnie, pewnie opinia w społeczeństwie zrąbana i co im zrobisz? Nic im nie zrobisz, tyle, tak wygląda życie. Ci ludzie, którzy się śmieli z naszego, kurde, się powtarzam już, to tak jak z tym było Wałęsą, że lecą z Wałęsą i Wałęsa mówi, gdzie teraz lecimy. I stewardesa mówi, no nad Baden-Baden, a Wałęsa wściekły. Słyszę, nie trzeba mnie dwa razy powtarzać. Także to ja też. Także, no tak to wygląda, szanowni państwo, rzeczywistość i realność jest taka, że się nawet fizjologom nie śniło, jak wmawiał Ferdek Kiepski. No i tak to wygląda. Najpierw się ktoś śmieje z forum bracia samcy, z chłopaków na forum, a potem ze skulonym ogonem przychodzi do nas i my go przyjmiemy. Bo większość z nas to są właśnie synowi marnotrawni. Większość z nas przychodzi na te forum i chłopaki ich przyjmują. Dlatego, że każdy z nas musiał kiedyś się zmierzyć. Ta iluzja w głowie kiedyś u nas pękła pod wpływem zetknięcia z życiem realnym. Kobiety też bardzo cierpią. Pamiętajcie, że kobiety też są jeszcze mocniej programowane, jeszcze większe bzdury są im wkładane do głów od dzieciństwa, jak to mężczyzna ma dać im szczęście, jak nagle ma się pojawić szczęście. Kobieta ma nawyk bycia nieszczęśliwą, czekania na szczęście i nagle ma się pojawić stałe szczęście, bo chłop jest z portkami w domu. Tak to nie działa. Szczęście to jest nawyk. Nieszczęście i narzekanie to też jest nawyk. Ludzie mają nawyk bycia nieszczęśliwymi. To jest nawyk.
Tak jak nawykowo mamy różne jakieś ruchy ciała. Ja tak widzę, o tak. O. Na nagraniach możecie zobaczyć, jak tak pociągam nosem. Ale to też wypracuję na początku tych nagrań. Wideo ruszałem głową, jakbym był jakimś paralitykiem. Więc szanowni Państwo, kobiety też są oszukane, też się stykają z iluzją i próbują w tej iluzji żyć. Z pewnych względów kobiecie jest dużo trudniej wyjść z tego Matrixa, z tej iluzji, dlatego że po pierwsze jest mocniej oszukana, po drugie ma przez naturę dane dużo mocniejsze mechanizmy obronne psychiki, czyli wypieranie, projekcja i tak dalej, przeniesienie. I kobiety sobie z tym bólem jakoś radzą. Większość mężczyzn, znaczy może większość mężczyzn nie, większość mężczyzn też jest tępa jak but, jeśli chodzi o te sprawy, ale są mężczyźni i procentowo moim zdaniem tych mężczyzn jest dużo więcej niż procentowo kobiet, którzy gdy już się zetkną ileś razy z iluzją, cierpią, bardzo cierpią, to mówią coś jest z tym nie tak, szukają rozwiązania. A kobieta nie szuka rozwiązania. Kobieta zadowala się tymi bredniami od tych modnych psycholożek z kobiecych czasopism, które mówią czujesz się nieszczęśliwa, bo powinien więcej pracować, albo jak pracuje wreszcie więcej, to żeby być więcej w domu. Powinien być wyższy, niższy, zgadzać się z tobą. No znowu zgadza się z tobą, jesteś nieszczęśliwa, bo chciałabyś jednak takiego mocnego faceta mieć w domu. Jak ten gościu, twój mąż staje się mocny, no to jest za agresywny, no wolałabyś mieć miśka. No co by kurwa nie zrobił, wszystko jest źle. I kobieta wtedy obwinia mężczyznę, jak jest mściwa z charakteru, to go po prostu zniszczy. Poda go do sądu, że gwałcił dzieciaka albo że ją bił. Uderzy głową o umywalkę, zacznie się drzeć. Masa takich przypadków. Wzywają policję, policjanci tam są, jak są młodzi, nie znają życia, jeszcze mu tam parę pał na komisariacie dają. Kamery się wyłączy i tak to wygląda. Tak więc, szanowni Państwo, tak to jest. Przypominam Państwu pod koniec. Być może niedługo wejdzie nowa książka, której jestem współautorem, autorstwa głównie pana Rotholca. Ta książka to są takie najgorsze triki kobiet, używane do uwiedzenia mężczyzny, do zaatakowania go. Ja Państwu może przeczytam tytuł, jeszcze nie wiemy, bo to jeszcze książka jest przed składem, ja trochę tam chcę dopisać. Kompendium nieczystych kobiecych zagrywek. To będzie książka, to będzie brudna książka, oczywiście ona nie będzie brudna, że będzie ubrudzona, tylko to będzie brud. Życiowy brud, syf, kryminał, inaczej tego nie można nazwać. Ale ważne jest, żeby każdy, kto chce wejść w jakiś związek, żeby po prostu sobie z tego zdawał sprawę, bo gdy zauważy sygnały świadczące, że właśnie jest robione na jakąś właśnie określoną metodę, to żeby wiedział, że to jest właśnie taka metoda i żeby wiedział, co ma zrobić. Jeśli tego nie wie, nie zidentyfikuje w porę zagrożenia, będzie przegrany. Kompendium nieczystych kobiecych zagrywek. No i co? No, będą takie na przykład takie rozdziały. Złapać mężczyznę na dziecko, kukułcze jajo, niszczenie więzi partnera z rodziną, przyjaciółmi, mściwość za krzywdy urojone, brak wdzięczności, przenoszenie winy, wyrafinowane manipulacje, ważne zasady związku, które dotyczą tylko ciebie, tworzenie mitu o równym wkładzie związek, kobiecy chórek śpiewa, intercyza to wykorzystywanie kobiet, testy DNA to zło, tworzenie zaklętego kręgu waszych znajomych, kłamstwa, kłamstewka, samodzielność na pokład, blablabla, przemoc seksualna wobec partnera i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, to będzie książka, którą warto mieć i z góry mówię, że będzie kosztowała ponad 100 zł, bo jak to Państwo wiedzą, pan Rotholc, może zdradzę pewną tajemnicę, ale urodził się od razu ze złotymi zębami, także no tu chyba nic nie muszę dodawać. Tak, więc muszę haracz. Jestem haraczowany. Oczywiście żartuję, także szanowni Państwo, to będzie jedna książka, a druga książka, wpadłem na pomysł, żeby w takiej przystępnej formie, na wesoło, z jajem, troszkę może brutalniej napisać te nawyki miliardera, a tak zrobić książkę ze 200 stron. Parę złotych zarobić, podreperować trochę budżet. No i jakoś te nagrania, no nie mogę się za nie wziąć, bo nie mam pomysłu. Przypominam Państwu i bardzo pragnę podziękować za to, że założyliście konta i wpisujecie się na naszej stronie samicweb.pl. Dziękuję też za to, że no jakby to wzięliście sobie do serca, że to trzeba robić, że musimy rosnąć, musi być nas więcej, bo wtedy społeczeństwo będzie nas bardziej szanowało i to, co mówimy, nasze doświadczenia nie pójdą w niepamięć jako jakieś tam bredzenie paranoików, tak jak nas kobiety nazywają, nieuczciwe kobiety, bo uczciwe wiedzą, że mówimy dobre rzeczy.
Przecież my nie oskarżamy kobiet, my kochamy kobiety, przecież zresztą państwo chcąc, nie chcąc są w mojej wirtualnej polskiej partii przyjaciół kobiet, więc no jak możemy nie lubić kobiet, skoro my walczymy o równouprawnienie, walczymy o ich prawa, jesteśmy wojownikami o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Szanowni Państwo, dziękuję za to, że to rozumiecie po prostu. Proszę, żebyście się raz dziennie wpisali, jakiś tam komentarz na tym Samiec Web, żeby to po prostu jakoś rozbujać, żeby inni też zobaczyli, że to po prostu, że działa, że rośniemy, żeby się z nas nie śmieli. Także, Szanowni Państwo, to by było na tyle. Reasumując, nie dla każdego jest żeniaczka. Jeśli już bardzo chcesz, dobrze by było, żebyś wiedział dokładnie, co Cię czeka. No bo zobacz, chcesz jeździć autem, tak? Musisz zdać prawo jazdy, musisz kurs zrobić, musisz zdać prawo jazdy. Chcesz jeździć motocyklem? Kurde, nie mogę ciągle się zmusić. Musisz zdać prawo jazdy kategorii A nam. Motur, jak mawiają prości ludzie. Motur. Motocykl. Chcesz latać samolotem? Musisz się wiele uczyć, musisz się tego nauczyć. Zdać państwowe egzaminy. Nie dopuszczą cię nawet do wózka widłowego bez papieru. Tymczasem wchodzisz w związek, którym się związujesz na całe życie, umową prawną, i nic o tym nie wiesz. Jedyne, co wiesz, to filmy romantyczne, komedie romantyczne. Czujesz, jakie to jest chore? Jakie to jest nienormalne po prostu. Dlatego, Szanowni Państwo, warto, żebyś wchodząc w związek, po prostu się tego dowiedział. Musisz się tego dowiedzieć. Warto, żebyś przeczytał poradnik rozwodowy, żebyś wiedział, co się stanie, gdy no, coś nie wypali. Musisz wiedzieć, co Cię będzie czekało na sali sądowej, jak się przed tym zabezpieczyć i jak w ogóle nie dopuścić do tej sali sądowej. Bo można, jeśli wiesz, co masz robić. Na pewno Kobietopedia, żeby wiedzieć, jak działa podświadomość, jak działa psychika kobiety. Na pewno niedługo wyjdzie Kompendium Nieczystych Zagrywek, nasza książka, więc warto też wiedzieć, jakie są numery w związku. Musisz się jak najwięcej dowiedzieć. Na przykład, jak komuś dajesz mieszkanie, wypożyczasz, musisz wiedzieć, jakie są prawa. Mamy poradnik lokatora i właściciela mieszkania, musisz coś wiedzieć. Wchodzisz w jakąś strukturę, zaczynasz coś robić, musisz mieć o tym wiedzę. A ty wchodzisz w bardzo poważną umowę prawną zwaną małżeństwem, wchodzisz w strukturę, gdzie będziesz miał jedno albo kilka nawet dzieci i nic o tym nie wiesz. Nie wiesz, jak działa psychika kobiety, jak rodzina wygląda, jak to wszystko gra. Nie wiesz, bo skąd masz wiedzieć? Bo ci ciotka, wujek po drinku ci mówił, że to jest fajnie, to nie jest fajnie. Wujek jest bity po tym drinku, jak nie widzisz. Ciotka ma depresję, bo nienawidzi męża, bo uważa, że mogła mieć szejka arabskiego i kąpać się w miliardach dolarów w Dubaju, a nie żyć z tym swoim jakimś tam Mareczkiem i Mareczek zarabia 1300 i jest bida. No i tak wygląda życie. Musisz wiedzieć, jak to wygląda. Bo jest ci przedstawiana fajna strona, że są miłe obiadki, seks. Do czasu. Rybie też jest przedstawiany piękny, słodki, cudowny, mięsisty robaczek na haczyku. Gdy go chwyci, jest po zabawie. Gdy chwycisz ten haczyk, jest po zabawie, bo nie masz wiedzy. Wchodzisz w coś, o czym nie wiesz. To jest tak, jak są dwie armie. Nikt normalny nie atakuje od razu, bo nie wie, gdzie są karabiny maszynowe, gdzie jest artyleria. Najpierw robi się rozpoznanie. Musisz jak najwięcej wiedzieć. Aha, tu jest bunkier, trzeba go zbombardować. Tutaj mają linię okopów, trzeba tam artylerię napuścić, żeby jak najwięcej ubić wroga. Rozpoznanie. Im więcej wiesz o drugiej stronie, tym większą masz szansę wygrać. A ty wchodzisz w relację i nic o tym nie wiesz. I liczysz, że wygrasz. A ile lat liczysz na wygraną w szóstkę? Nie wygrałeś, prawda? Zawsze ktoś niby wygrywa, ale ty nigdy. No cóż, ja też nie wygrałem i wszyscy słuchający też szóstki nie trafili. To dlaczego liczysz, że uda ci się w związku, skoro nie znasz jego zasad? Znasz tylko to, co ci nakłamali w filmach i znasz to, co ci mówią dziwne, z wykręconymi nienawiścią twarzami feministki, psycholożki. Same mają rozpieprzone życie osobiste, ale rady dobre dają. Rady, które nie działają. Rady, które cię zniszczą. Szanowni Państwo, życzę miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za te wpisy, za te lajki, za to wszystko, za to, że to tak rośnie. Dziękuję Państwu serdecznie, że w jakiś sposób doceniacie moją pracę i chcecie chociażby no tak w taki sposób się odwdzięczyć. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Miłego tygodnia. Cześć.